Kurwa mać. Same to czarne jest. No witajcie, siemaneczko. Słuchajcie, dzisiaj będę się brał za podnośnik kanałowy, a z racji tego, że się rozciekł. Cieknie mi tutaj z tej pompki prawdopodobnie i z tej. No ale wymienię oczywiście obydwie te uszczelki. Zobaczymy. Pierwszy raz to będę robił oczywiście. Zobaczymy, co tu trzeba zrobić. No i tyle. To się rozbierzemy. Teraz tak, jaki plan jest działania, a jak widzicie, pomalowałem kanał. No i oczywiście do wszystkich tych, którzy mi tu mówią, że mi tu będzie zalewało, że to, bo tu nie ma na ścianach folii, tu nic nie zalewa, nic się tu nie dzieje, to jest jakiś olejów. 3 lata kanał już prawie ma i tu nie ma szans, żeby zalało, tu po prostu nie ma wody. A jak widzieliście, tylko na posadzce jest folia, więc jakby miało zalać, to już by tam zalało. Dobra. Ściągam tą płytę, ściągam ten trawers, wyciągam to całe, może się nawet obejdzie bez demontażu tego siłownika na stół i rozbieram ten siłownik, mam tam jakieś uszczelki i się biorę za robotę. Dobra. Wam pokażę, jak to wygląda. To jest. To sobie jeździ. To siłownik mamy na stole. Ja sobie go tu przemyję. Tutaj, jak widzicie, nie ma na łożyskach, tylko na takich rolkach ameliniowych chyba. To jest aluminium, jak się nie mylę. No ale w sumie tu rolki chyba raczej nie muszą być. No zawsze tu można łożyska. Łożyska znaczy. Zawsze tu idzie łożyska dorobić jakby coś, no ale na razie nie potrzebuję. Siłownik 8 ton. Tu mamy wlew oleju. Będziemy olej wlewać hydrauliczny. No i rozkręcamy. To trzeba tu się dostać, żeby te tulejki rozkręcić. Tu są takie zawleczki. Tu będzie trochę zabawy, ale zobaczymy. O kurwa, ale to siedzi. No. Tak to mocno siedzi. Trzeba wziąć rurę. Czekajcie, już tu ustawię. Na górę, o. O, jest, poszło. Dobra. Co to jest w ogóle? O, tu mam uszczelkę. Widzicie? Tu mam uszczelkę, a tu jest jakaś uszczelka jeszcze? Aha, tu nie ma nic. Tu nie wiem, czy będzie widać, nie ma nic. A uszczeleczkę mamy tu. Tu jest uszczelka. I ta uszczelka nie trzymie. Dobra, czyli sobie. Dobra. Mam tu taki zestaw z Parkside'a. Spróbujemy taką uszczeleczkę znaleźć. Oczywiście ktoś tu pomalował to, a moim zdaniem niepotrzebnie. Ściągamy tą uszczelkę. To czy my ją tym ściągniemy śrubokręcikiem? No, powiem wam, będzie ciężko.
tu widzę, że jest jakaś uszczelka. Chyba. Czekajcie, ja sobie muszę wziąć. Bo człowiek ślepy. No tak, takie coś tu jest jeszcze. Widzicie? Tego by trzeba było to delikatnie nuśnie, żeby to nie popsuć. Najlepiej z tej strony. O, jest. No i tak jak wam gadałem, tu coś jest jeszcze. Czyli to było z tyłu, dobra. Taka uszczeleczka. Szukamy. Szukamy. Jak to się otwiera? Dobra, udało się otworzyć. A teraz szukamy takiej uszczelki. Trochę tu się to wymieszało, widzę. Bo też musiała być taka gruba, nie? Jak znam życie, na pewno na wszystkie te uszczelki takie nie będzie. Jest 1000 uszczelek, a takie nie będzie. To jest za dużo. No nic, muszę iść do sklepu. Bo nie ma takiej uszczelki. Dobra, słuchajcie, kupiłem. Oczywiście z 3 pudełek dopiero w 3 było. Kurwa, teraz które to było? Aha, są te, dobra, to są te nowe. To jest ta stara. Jeszcze teraz nie pomylił, że stary nie wsadził. Nie, to jest nowa. To jest nowa. A to jest stara. Dobra, zakładamy. Jak widzieliście, no. Parkside'a 500 uszczelek, a ani jedno nie pasuje. No, ta powinna być Zicher. No dobra, zakładamy. Posmarujemy tu delikatnie olejem. Smarujemy to olejem. Jak to było? Tak to było. Nie wiem, czy to od góry, czy od dołu wsadzić. O, jest. To będzie, kurde, to. Miejmy nadzieję. No tak. No dobra. Dobra, słuchajcie, ja to też wymienię, bo kurde, jak już mam to tu rozebrane, a później tak muszę zawleczki typu wkładać, więc to bym musiał przykręcić. Nie wiem, czemu to tak lata. Pokażę to. Dobra, zakładamy teraz to. No i tyle, nie? Dobra, zawleczki pozakładane. Teraz dolewam tu olej. No i będziemy patrzeć, czy nie leje. Wjedziemy autem i zobaczymy, czy nie leje. A tu taka jeszcze mała rada. Ten bolec jest szerszy od tych. Ja nie popatrzałem i musiałem oczywiście znowu tą zawleczkę wyrzucić i dobrze, że kupiłem tego więcej. Ten, pamiętajcie, jest inny niż te dwa. Te są węższe, ten jest szerszy.
tu. Dobra. Jest. Dobra, jest. To jeszcze umyj. No to tak, nic nie leje. Udało się to naprawić. Wiedzieliście, no nie jest jakiś tam dużo filozofii. Ja jeszcze muszę auto podniesione tu na progach, tu auto w górze. No ja jestem mega zadowolony, a przede wszystkim z tego, że udało się to samemu naprawić, a nic tak nie cieszy jak zrobić coś samemu. Więc ja tylko jeszcze dokręcam te śruby i podnośnik mamy naprawiony. Powiem wam, bardzo się cieszę. Jeszcze doleję mu oleju, bo jak widzieliście, nie przelało tego oleju, więc trzeba go jeszcze trzeba mu dolać, bo jak się nie mylę, to się dolewa dotąd, aż przeleje. No dobra, dzisiaj taka robótka. Powiem wam, długo to nie trwało, a już szeleczki wymienione. Gorąco was pozdrawiam. Jeśli się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Gorąco was pozdrawiam.